Hej kochani, nazywam się Marta, jestem w ciąży z bliźniakami dwujajowymi i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o moim 27 i 28 tygodniu ciąży. Prawdopodobnie najfajniejszym wydarzeniem tych dwóch tygodni był nasz baby shower. Po polsku można to nazwać przedurodzinową imprezą. Nasz baby shower był cudowny. Zorganizowała to moja najlepsza koleżanka i naprawdę od gier poprzez jedzenie i gości i wszystko było cudowne. Pokażę Wam w klipie, jak to mniej więcej wyglądało. Drugim cudownym wydarzeniem było USG. Chłopcy rosną jak na drożdżach, są już mniej więcej 1,5-2 tygodnie do przodu i każdy z nich waży po 1,5 kilo. Czyli mam w sobie mniej więcej 3 kilo, czyli w sumie noworodka, a jestem dopiero w 7 miesiącu. Ponieważ mam dosyć spuchnięte i obolałe nogi i ręce, chodzimy pływać codziennie na nasz basen. Mamy to szczęście, że mamy basen minutę od domu, otwarty, więc jest bardzo fajnie. Spakowałam już torbę szpitalną. Nie zawiera ona jeszcze wszystkiego. Wiadomo, że ładowarkę i telefon i stanik spakuję w ostatniej chwili, ale już większość rzeczy jest spakowana. W 27 tygodniu poczułam pierwszą czkawkę i od tej pory poczułam tylko raz, czyli w sumie tylko dwie czkawki. Nie wiem, dlaczego tak mało czkają. Wybraliśmy też pediatrę. W Lyme nie ma wielkiego wyboru, jeżeli chodzi o lekarzy. Ale tą panią doktor poleciło nam wiele osób, więc mam z nią spotkanie w środę i zobaczymy. Chłopcy mnie troszkę przestraszyli w niedzielę, w weekend, bo normalnie zazwyczaj kopią co godzinę, a w niedzielę kopali chyba tylko z 5-6 razy, ale możliwe, że byłam zajęta i nie zwracałam na to za bardzo uwagi, bo świętowaliśmy moje urodziny. Jeżeli chodzi o moje ciało i o objawy typowo ciążowe, to w sumie wszystko jest fajnie. Nie bolą mnie plecy, dlatego że ćwiczę codziennie ćwiczenia od rehabilitantki. A takim śmiesznym, trochę dziwnym objawem ciążowym jest to, że znalazłam pewnego dnia kropelkę siary na piersi. Ale ponoć to jest normalne i to znaczy, że się piersi przygotowują do karmienia. Dwóch chłopców. Boże. Na dzisiaj to chyba wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Pa!